Witam wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy rozważali kolejny rozdział z cyklu Zrozumienie tajemnic Biblii, zrozumienie proroctw Księgi Daniela i Księgi Apokalipsy Świętego Jana. W dniu dzisiejszym będziemy rozważali rozdział trzeci Księgi Daniela, wyratowanie towarzyszy Daniela z pieca ognistego i powiązanie tego rozdziału z Księgą Apokalipsy Świętego Jana, z uwagi na to, że pewne sytuacje są bardzo podobne. Nim przyjdziemy do tego rozdziału, przygotujmy się duchowo na zrozumienie, na wpływ Ducha Świętego, abyśmy przede wszystkim mogli być pod tym samym natchnieniem Bożym, pod tym samym duchem, pod jakim byli pisarze biblijni, na których wpływał Duch Święty, którzy pisali księgi Pisma Świętego, abyśmy mogli przede wszystkim dobrze zrozumieć te księgi. Aby się przygotować dobrze na wpływ Ducha Świętego, wywyższajmy obecnie w słowach naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, gdyż to jest głównym celem działania Ducha Świętego i pomoc nam w zrozumieniu Słowa Bożego. On jest pierwszym i ostatnim, początek i koniec. Przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Przez Niego został stworzony wszechświat. On był zawsze, On jest i On będzie zawsze. On był zraniony, a przyniósł uzdrowienie. On był przybity, a przyniósł ulgę. On był prześladowany, a przyniósł wolność. On był martwy, a przyniósł życie. On zmartwychwstał i przyniósł siłę. On rządzi i przynosi pokój. Świat nie może go zrozumieć. Armii nie mogą go pokonać, szkoły nie mogą go wyjaśnić, przywódcy nie mogą go ignorować, Herod nie mógł go zabić, faryzeusze nie mogli go wprawić w zakłopotanie, ludzie nie mogą go zatrzymać, Neron nie mógł go zmiażdżyć, Hitler nie mógł go uciszyć, New Age nie mógł go zastąpić. On jest światłem, miłością, wiecznością i Panem. On jest dobrocią, życzliwością, uprzejmością i Bogiem. On jest sprawiedliwy, święty, potężny i czysty. On jest zawsze prawy. Jego słowo jest wieczne. Jego wola jest niezmienna, a on o mnie stale myśli. On jest moim Zbawicielem, On mnie odkupił. On jest moim przewodnikiem, On jest moim pokojem. On jest moją radością, On jest moim pocieszycielem. On jest moim Panem, On rządzi moim życiem, a ja służę Jemu, ponieważ jestem związany z Nim miłością. Jego ciężar jest lekki, a Jego cele dla mnie, aby moje życie było pełne obfitości. Ja naśladuję Go, ponieważ On jest mądrością mędrców, potęgą potęg, przedwiecznym, władcą władców, przywódcą przywódców. Ja jestem po Jego stronie, a to znaczy, że wszystko jest dobrze ze mną. Każdy dzień jest błogosławieństwem dla mnie, ponieważ Ojciec i Syn zamieszkali w moim sercu. Bóg jest w moim życiu. Przejdźmy obecnie do rozważań trzeciego rozdziału Księgi Daniela, kiedy to król Nabuchodonozor zrobił wielki posąg ze złota. A to mamy tutaj posąg, może taka miniaturka tego posągu, 60 łokci wysokości, to jest około 10-11 pięter, potężny, cały ze złota. Oczywiście król Nabuchodonozor nie zgodził się z interpretacją historii przedstawionej przez Daniela. On chciał być całym ze złota, że jego państwo będzie wiecznie trwało. Lecz
Boskie wyroki są niezmienne. Babilon upadł, na jego miejsce powstało Medo-Persja, później Grecja, Rzym i rozdzielone państwa europejskie. Co król Nabuchodonozor wydał dekret i chciał, aby wszyscy zwierzchnicy, urzędnicy różnych prowincji, olbrzymia masa ludzi przybyła na równinie Dura w prowincji babilońskiej, aby oddać pokłon posągowi, który zbudował król Nabuchodonozor. I było jasno powiedziane, na dźwięk piszczałek, cytry, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. Jeżeli ktoś nie odda pokłonu posągowi, będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Tak zwany to jest dekret śmierci. I ten dekret będzie bardzo często powtarzał się w Piśmie Świętym z uwagi na to, że moce przeciwne Bogu wykorzystują w ten sposób oddziaływanie na ludzi. Wśród osób, które były na tej równinie, było trzech młodzieńców, Szadrach, Meszach, Abednego. Byli to osoby, które zostały deportowane z Jerozolimy do Babilonu. I ci młodzieńcy nie oddali pokłonu posągowi. Król Nabuchodonozor wpadł w szał, zdenerwował się i młodzieńcy odpowiedzieli mu bardzo wyraźnie. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłon nie oddamy. Król jeszcze bardziej zdenerwował się na te słowa i kazał natychmiast wrzucić młodzieńców do rozpalonego pieca. Rezultatem tego wrzucenia była dziwna sytuacja. Król patrzy do wnętrza pieca i widzi cztery osoby poruszające się swobodnie w tym piecu. Widocznie ten piec był bardzo duży. I zaczyna wołać, aby młodzieńcy wyszli. Młodzieńcy wychodzą. Żadnego spalonego ani jednego włosa. Są cali, zdrowi. Król jest zaszokowany, wydaje kolejny dekret, że jeżeli ktoś będzie bluźnił Bogowi właśnie tych trzech młodzieńców przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abednego, będzie rozsiekany na kawałki. Tak więc historia się kończy. Lecz tutaj bardzo ważną rzeczą jest nauka, która wypływa z tego rozdziału. Z poprzedniego, z pierwszego rozdziału wypływała nauka dla nas, ludzi wierzących, abyśmy unikali spożywania. Piąty rozdział. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam piją. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. To jest bardzo ważne słowa, które są tutaj zapisane. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Wino babilońskie. W 18 rozdziale Apokalipsy, czyli Objawienia Świętego Jana, czytamy Objawienia, 3 rozdział. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemscy uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.
Poprzedni werset mówi, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wielkiego ptactwa nieczystego, gdyż wszystkie narody piło wino szaleńczej rozpusty. Młodzieńcy nie chcieli pić wina babilońskiego ani przysmaków babilońskich. Lecz kiedy Babilon upadł, nastał duchowy Babilon. Duchowy Babilon, o którym w 17 rozdziale, wierszy 5, a na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znamieniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. W czasach apostoła Jana Babilon już dawno przestał istnieć, lecz Bóg objawił swoim prorokom, że ten Babilon w dalszym ciągu istnieje. Istnieje w formie duchowej. W dalszym ciągu Babilon toczy walkę z Bogiem, toczy walkę z wiernymi ludziom Bogu. I dla nas jedną z najważniejszych rzeczy jest rozpoznać ten Babilon, wyjść z tego Babilonu i oddawać Bogu cześć tak, jak Bóg sobie tego wymaga, a nie tak, jak Babilon. Babilon chce, abyśmy oddawali pokłon posągowi. W 13 rozdziale Apokalipsy od wiersza 14. Babilon w czasach ostatecznych będzie, czytamy, i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, który ma ranę od miecza, jednak został przy życiu. I dano mu tknąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłon posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. A on to sprawia, że wszyscy wolni i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na swoją prawej ręce albo na swoim czole. I nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. W czasach ostatecznych, w których my obecnie żyjemy, Babilon, tajemniczy Babilon, który można zrozumieć, można pojąć, dojdzie do takiej władzy, że wystawi posąg, podobnie jak król Nabuchodonozor na równinie Dura i sprawi, że wszyscy mieszkańcy, mali i wielcy, ubodzy, wolni, niewolnicy, będą oddawali pokłon temu posągowi. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że nasz prezydent naszego państwa zgromadza, akurat mieszkam w Krakowie, na Błoniach, wielkie Błonie krakowskie, zgromadza około 500 tysięcy wszelkich urzędników swojego państwa, z różnych urzędów, różnych przedstawicieli, różnych firm i stawia olbrzymi posąg jakiejś ludzkiej istoty, i każe wszystkim ludziom oddać pokłon. Jeżeli nie oddacie pokłon, będziecie zabici. Oto tu niedaleko jest piec, w którego zostaniecie wrzuceni. Do tego dochodzi Babilon. Babilon to przede wszystkim połączenie władzy świeckiej, państwowej z władzą religijną. Babilon to wymuszanie na ludziach poprzez władzę świecką przestrzeganie nakazów religijnych.
Jednym z takich bardzo ciekawych historii Pisma Świętego jest to, kiedy to przywódcy narodu izraelskiego, faryzeusze i sadyceusze, za czasów Chrystusa, wymusili na władzy świeckiej, jakim był Poncjusz Piłat, skazanie Chrystusa. Oni powiedzieli, że my tego nie możemy czynić, ale ty możesz skazać i kazać ukrzyżować Chrystusa. To był przykład, czysty przykład działania Babilonu. Kiedy przypatrzymy się na historię chrześcijaństwa, widzimy, w jaki sposób władcy świeccy realizowali postanowienia władz duchownych, księży, różnych pastorów nawet, kaznodziejów, mnichów w egzekwowaniu praw kościelnych. Dochodziło do tego, że władze świeckie wykonywały wiele wyroków śmierci na ludziach z tytułu wykonywania rozkazów władzy duchownej. Babilon to przede wszystkim połączenie władzy świeckiej z władzą duchową. Ta sama historia z równiny Dura powtórzy się w czasach ostatecznych, kiedy to wszyscy ludzie będą tak przymuszeni do oddawania czci posągowi. Towarzyszyć temu będą przedziwne cuda, różnego rodzaju znaki potwierdzające słuszną decyzję, lecz wybrani Boży, którzy rozpoznają to działanie zła, nie oddadzą pokłonu temu posągowi i zostaną oni skazani na śmierć. Dlaczego trzej młodzieńcy nie oddali posągowi czci? Dlatego, że Babilon nie szanuje Bożych przykazań. Należy czcić Boga bardziej niż ludzi. Otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową, czyli Księga Wyjścia, 20 rozdział. 20 rozdział, gdzie mamy zapisane 10 przykazań. Babilon walczy z przykazaniami. W dalszych rozdziałach będziemy czytali i rozważali, że celem przede wszystkim Babilonu jest zmiana przykazań Bożych, wprowadzenie własnych przykazań w miejsce boskich przykazań. 20 rozdział. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadziłem z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.
gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czci ojca swojego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj domu bliźniego swego, ani pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. To są Boże przykazania. Dekalog, 10 Bożych przykazań. Młodzieńcy, którzy nie oddali pokłonu posągowi, byli wierni tym przykazaniom. Woleli zginąć, niż złamać boskie przykazania. Ciekawą historią w chrześcijaństwie jest to, że chrześcijanie doprowadzili do tego, że te przykazania zostały zmienione. Kiedy pierwszy raz, wiele, wiele lat temu, czytałem te przykazania, 10 przykazań oryginalnych, zapisanych w Piśmie Świętym, byłem bardzo zaszokowany. Dlaczego ludzie zmienili boskie przykazania? Dlaczego jedno przykazanie zostało całkowicie wyrzucone? Dlaczego jedno zostało zmienione, a ostatnie podzielone na dwa? Oczywiście są też i chrześcijanie, którzy mówią, że przykazania nie obowiązują. Niektórzy mówią, że obowiązują te okrojone przykazania. Co możemy tym ludziom odpowiedzieć? Smutno. Smutna rzecz jest, że słucha się bardziej człowieka niż Boga. Księga Daniela i Księga Apokalipsy świętego Jana mówi nam wyraźnie o ludziach, którzy są wierni Bogu. Wierni Bogu w zachowywaniu Jego przykazań. Objawienie, rozdział 12. Rozdział 12 i wiersz 11. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowa świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Wybrani i wierni Bogu zwyciężają przez krew Chrystusa. Nie miłują swojego życia, wolą zginąć, niż oddać pokłon posągowi. Następnie objawienie, 18 rozdział, 4 wiersz. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdź z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Osoby, które rozumieją te zagadnienia związane z Bożymi przykazaniami, że przykazania są święte, sprawiedliwe, należy czcić te przykazania, zachowywać, nie zmieniać. Są gotowi oddać swoje życie. Nie są gotowi oddawać pokłonu posągowi,
ale oddają pokłon Bogu. I poprzez zrozumienie działania Babilonu w naszym czasie, który przekazuje swoje nauki, który każe kłaniać się posągom, który zmienia boskie przykazania. Jeżeli poznamy ten Babilon, to usłyszymy głos Boży: wyjdź z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów. Grzechy Babilonu są wielkie. One doprowadzają do tego, że ludzie oddają w sposób niewłaściwy cześć Bogu. Chciejmy w naszym życiu postępować tak, jak Bóg tego wymaga. I iść i być prowadzony Bożym Duchem. Zapamiętajmy sobie tą historię z trzeciego rozdziału Daniela, kiedy to młodzieńcy byli wierni Bożym przykazaniom. Nie kłaniali się posągowi, gdyż tego zabronił im Bóg. Bóg jest duchem. I Bogu oddajemy pokłon, cześć w duchu i w prawdzie, nie w obrazach. Kiedy apostoł Paweł w rozmowie na Areopagu z Grekami powiedział bardzo ciekawą rzecz, że Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice jego zamieszkania, żeby szukały Boga, czego można nie wyczują, nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się, jesteśmy, jak to z niektórych waszych poetów powiedział, z Jego rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, do srebra albo do kamienia wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Były czasy nieświadomości, niewiedzy, i teraz Bóg objawia w swoim słowie, przez swojego ducha, że chce, aby ludzie nawrócili się. Puszcza płazem tę niewiedzę. Chce, aby ludzie przyjęli na nowo jego przykazania, tak, jakie podał na górze Synaj, aby przyjęli Jego Syna Jezusa Chrystusa jako jedynego pośrednika między Bogiem a człowiekiem. Jeżeli tak żyć będziemy i wniesiemy te wspaniałe nauki z tych dwóch ksiąg proroczych, będą dla nas szeroko otwarte bramy Królestwa Bożego i Domu Ojca. Dziękuję wszystkim słuchaczom.